Cześć, montujesz lub masz zamiar montować filmy w DaVinci Resolve? Ja dzisiaj pokażę Ci fajny efekt zamyślenia, który możesz wykorzystać. Ten efekt możesz wykorzystać na wiele sposobów, dzięki temu Twój film będzie kreatywniejszy i w łatwy sposób będziesz mógł jakby przełamać tą linię taką stałą montażu i zrobić coś innego. Więc zaczynajmy. Czyli do tego efektu będziemy potrzebować jedną scenę, w której jest pan młody lub pani młoda, albo obojętnie jaka osoba, którą nagraliście i patrzy w jakimś kierunku, a później na przykład patrzy w dół lub zamyka oczy, jakby się zamyślała. Czyli tutaj mamy tą scenę, jak widzicie, pani młoda najpierw patrzy w górę, później patrzy w dół i wygląda jak zamyślona, więc w tym momencie możemy uciąć sobie klip. Tak samo w tym. Zacznijmy odtąd. Teraz tak. Kolejna scena, jak ustawiamy, to już jest, zależy od Was. Możecie zrobić z tym, co chcecie i wstawić, jakie chcecie sceny. Ja zrobię sobie tutaj na przykład przysięgę. Kawałeczek. I kończę. Czyli tak. Pani młoda się zamyśla. Wchodzi głową do kościoła, czyli wyobraża sobie mniej więcej, że jest w kościele, no i później pasuje zrobić coś takiego, że ona się wybudza z tego snu, więc kopiujemy ten klip. Ja tutaj na początku miałem kawałek sceny, jak ona podnosi te oczy do góry, czyli jakby się wybudza, więc sobie wykorzystam ten początek. Ok? Teraz tak, mamy jakby złożony ten core i teraz musimy dodać tutaj efekty, czyli tworzymy nowy adjustment clip, wrzucamy sobie na górę, mniej więcej tutaj, żeby na tych łączeniach był kawałek i tutaj, żeby też się kończył. Ok, do tego wchodzimy sobie w kolor, zakładkę zaznaczając ten klocek adjustment clip, wchodzimy w blura i tutaj sobie powiększamy blur. Ok, mniej więcej taki wystarczy. Teraz maska, tutaj kółko i jak widzicie, tutaj mamy maskę. Ta czerwona kropka odpowiada za feeder, czyli rozmycie tych krawędzi, żeby nie było za ostro. Ja sobie zazwyczaj robię mniej więcej w ten sposób to. Na wysokości głów zaznaczam, gdzie ma być bardzo widoczny obraz, a gdzie ma być blur. Czyli blur będzie w tym przypadku tutaj naokoło tych twarzy. Nie? Ok, i odwracamy maskę tym przyciskiem. I mamy to zrobione. Teraz edit. Zobaczmy, czy pasuje. Ok, tutaj pasuje. Tutaj pasuje. I tutaj pasuje. Teraz tak, tą maskę sobie, ten adjustment clip sobie zrobimy fade'a, żeby on się zatrzymał jakoś. Tak. Jest coraz większy. Tu jest jakby jesteśmy w myślach. I tutaj już na przykład, może skrócimy to trochę, będziemy mogli się cofnąć. W ten sposób. OK. Robimy fade'a i tutaj fade się kończy. Dobra, teraz zrobimy sobie tutaj wygładzenie pomiędzy scenami, czyli wrzucimy przejście z blurem. Zaznaczamy to przejście blur dissolve, wrzucamy pomiędzy sceny i delikatnie sobie skracamy. Tutaj ten horizontal stretch możemy sobie zmienić na około 200 punktów, żeby po prostu było to delikatniejsze. I do tego w tej zakładce is zmieniamy na in and out. Ok, teraz spójrzmy sobie to i mamy takie właśnie fajne przejście blura. Fajnie wchodzimy do tego efektu zamyślenia. Dla mnie jest jeszcze to troszkę za mocne, więc sobie to zmienię. Ok, i to samo robimy na kolejnym przejściu. Mniej więcej 200. I zobaczmy. Dobra, mamy to zrobione. Mniej więcej tak to wygląda. Tutaj oczywiście możemy sobie o wiele więcej scen dać w środku, zrobić taki jakiś fajny urywek 30-sekundowy. I żeby to było jeszcze wszystko bardziej pełniejsze, żeby byłby jeszcze ciekawszy, wstawmy tu jakiś efekt dźwiękowy. Ja zawsze daję mniej więcej taki efekt, który typu łóż, który jest coraz mocniejszy. I zobaczmy, jak on by tutaj wyglądał. Fajnie, fajnie to brzmi. Dobra. I teraz tak, kopiujemy go.
Odwracamy, bo nie tylko sceny, ale też audio możemy odwracać, także ciągle clip speed i zmieniamy na reverse speed. Ok. I mamy go teraz puszczonego od tyłu, więc możemy go sobie wstawić w tym miejscu. Zobaczmy, jak to wygląda. O, tutaj będzie troszkę go trzeba swindować. W ten sposób. Dobra, wyłączmy te niepotrzebne dźwięki. No i mniej więcej wygląda to w ten sposób. Tak jak mówię, możemy to wykorzystać w każdym miejscu wesela. Żeby łatwiej Wam to było zrobić, najlepiej na przygotowaniach czy na plenerze właśnie specjalnie nagrać sobie takie sceny, jak pani młoda patrzy w jakieś miejsce, później się zamyśla patrząc w dół lub zamykając oczy, bo to jest najbardziej dla widza wiadome, że ona wtedy się zamyśli. Także to jest taka wskazówka, która na pewno się przyda podczas nagrywania. Jak zmontować już wiecie, także zapraszam do oglądania i do subskrybowania kanału. Dzięki.